Bardzo serdecznie chciałabym powitać całą społeczność szkolną na dzisiejszym przedstawieniu, takim świątecznym. Celem naszego dzisiejszego spotkania to jest wprowadzić Państwa w nastrój już świąteczny. Widzimy tutaj szopki, bo w czwartek był konkurs szopek betlejemskich, za który była odpowiedzialna pani Barbara Borowik. Bardzo dziękujemy. Te szopki dzisiaj stroją naszą salę gimnastyczną. Kto nie widział, bardzo proszę obejrzeć. Witam serdecznie przybyłych gości. Gości to są rodzice, dziadkowie i was, całą naszych, wszystkich naszych uczniów. Dziękuję bardzo dla pana Szydłowskiego, który dzisiaj utrwala nasze całe wystąpienie. Więc cóż, chciałabym przekazać świąteczne życzenia od księdza proboszcza, który dzisiaj nie mógł być obecny, ponieważ są już, ponieważ musiał być w parafii świętej Faustyny, ale duchem jest tutaj z nami. Tak samo i życzenia przekazuje dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, który nie mógł tu dzisiaj być. I oczekujemy na obecność pana Jarosława Kowalskiego, burmistrza Dobrego Miasta. Więc zacząć nasze przedstawienie. Zapraszam serdecznie uczniów, którzy dzisiaj przygotowali. W międzyczasie chciałam podziękować pani Klaudii Ostachow, bo może nie będę miała okazji podziękować za część muzyczną pani Beacie Kępińskiej, pani Teresie Brzostek. To dzięki nim tutaj dzisiaj wspaniałe uroczystość przed nami. Zapraszam. Są święta w naszym kalendarzu, najdroższe i najbliższe, bo wywołują falę marzeń najczulszych i najmilszych. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, duszę radością szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń.
Dla kogo są święta Bożego Narodzenia? Dla kogo wpatrujemy się w gwiazdy na niebie? Dla kogo śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby nauczyć się miłości do Boga, dlatego, żeby podawać sobie rękę, dlatego, żeby uśmiechać się do siebie, dlatego, żeby sobie przebaczać. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem mucha, w serce złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem chętliwej kolędy Bóg rodzi się człowieku. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się. Narodził się, by uratować mnie. Narodził się i nie zostawił mnie, i nie zostawił mnie. Gwiazdeczko mała świeć, do Jezusa prowadź mnie. Gwiazdeczko mała świeć, do Jezusa prowadź mnie. Czekają tam Józef i Maria, śpiewają tam, śpiewają Gloria. Gloria, święta historia, święta historia. Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się. Świeć gwiazdeczko mała, świeć do Jezusa prowadź mnie. Świeć gwiazdeczko mała, świeć do Jezusa prowadź mnie. Świeć gwiazdeczko mała, świeć gwiazdeczko mała, świeć do Jezusa.
Wzruszające, proste słowa wprowadzają nas w inny, niecodzienny nastrój. Zbliżają się tak ulubione przez wszystkich święta Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie kojarzy się zawsze z wieczorem wigilijnym. Oderwijmy się więc na chwilę od kłopotów dnia codziennego i oddajmy się temu nastrojowi. Boże Narodzenie to czas nadziei i pokoju, więc posłuchajcie w ciszy i spokoju o tym, jak się niesie wieść miła, że cudowne dzieciąteczko nam się narodziło, ludziom nowe nadzieje dając, życie wszystkich odmieniając. Grudniowa piękna noc z kolędą przyszła do nas. Grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona i wokół cały świat pielgrzymką otuliła. Zmieniła bajkę sad i gwiazdy zapaliła. Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu drzemią. Nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. Lecz najmilszy wigilijny wieczór przed świętami jest tak piękny, tak inny, tak oczekiwany. Dla dzieci jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku. Wówczas atmosfera baśni urzeczywistnia się na parę godzin w blasku kolorowych światełek choinki, pod którą kochające ręce położyły dla wszystkich obecnych dary takie, na jakie kogo stać. Ale najskromniejszy nawet upominek ma w ten wieczór wartość wyjątkową, stając się symbolem łączącej ludzi miłości i przyjaźni. Choineczka przyszła do nas z zielonego lasu, teraz pięknie ustrojona stoi w tęczy blasków i uśmiecha się wesoło, struny serc porusza i roztacza naokoło radość w ludzkich duszach. Choineczka przypomina wieczór przy kolędzie, gdy na świecie biała zima królowała wszędzie, żeby miłość dojrzewała, ludzi pogodziła, żeby radość pozostała, zgoda zagościła. Gdy drzewko już jest gotowe, ustawiamy po nim szopkę, symbol stajenki betlejemskiej. Stajenka zawiera stałe elementy: żłóbek z dzieciątkiem, Maryję, świętego Józefa oraz pastuszków, trzech króli i zwierzęta. Wszyscy do stajenki, do Jezusa i
panienki, powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchu czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Kiedy zaświeci pierwsza gwiazdka na niebie, stajemy wszyscy zgodnie wokół stołu, na którym znajduje się 12 potraw wigilijnych. Najbardziej wzruszającym momentem jest łamanie się opłatkiem. Jest to chwila wzruszająca jak żadna inna w roku, wywołująca wiele wspomnień. Biały opłatek zbliża ludzi, wybaczamy sobie wzajemne wszelkie urazy i przewinienia. Oh,
Biały obrus śni na stole, pod obrusem siano. Płoną świeczki na choince, co tu przyszła lano. Na talerzu kruski z makiem, karpiak, księżyc ślewny. Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią klewni. Podzielimy się opłatkiem, ja przodkowie nasi. Bo dziś pokój idzie światem, żale spore gasi. Podzielimy się radością i uśmiechem czystym i dobrocią, życzliwością z każdym sercu bliskim. Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice. Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń. Kiedy mama się dzieliła ze mną tym opłatkiem, miała w oczach łzy, widziałem, otarła ukradkiem. Nie wiem, co też mama chciała szepnąć mi do ucha, bym na drzewach nie dał spodni pani w szkole słuchał. Niedojrzałych jabłek nie jadł, butów też nie brudził. Nagle słyszę, mama szepce, bądź dobry dla ludzi. W tym szczególnym dniu nie zapominamy również o tych, którzy już na zawsze odeszli, o ludziach samotnych i nie mających własnej rodziny. To dla nich pozostawiamy przy stole wolne miejsce z nakryciem. Pamiętaj, będą ludzie samotni, opuszczeni, niepotrzebni komu. Nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić. Życz szczęścia komu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Nie było miejsca dla ciebie, Betlejem w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w stajni ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, odszedłeś jako Zbawiciel na ziemię. By wyrwać czarta niewoli, nieszczęsny Adama plemię. Nie było miejsca, odszedłeś jako Zbawiciel na ziemię. By wyrwać czarta niewoli, nieszczęsny Adama plemię. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka, dla ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żłóbeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Do dzisiaj podtrzymujemy zwyczaj dzielania się pokarmem i opłatkiem ze zwierzętami. Wierzymy, że wigilijny wieczór, który odzwierciedla pojednanie dla wszystkich stworzeń, ma moc magiczną, gdyż w tym dniu zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Podobno ta noc jest pokoju nocą. Zwierzęta ludzkim przemawiają głosem, a ptaki w górze jak gwiazdy trzepocą, błyszczące piórka zrzucają na ziemię i w chleb zmieniają się polne kamienie dla głodnych ludzi i zwierząt i ptaków. Po wigilijnej kolacji obdarowujemy się prezentami i śpiewamy kolędy. Ten piękny, pełen dziwów i czarów dzień i wieczór kończy się pójściem na pasterkę. Miasta wioski zaśnieżone, wszystko białe dookoła. Na pasterkę biją dzwony, zapraszają do kościoła. Dzwony biją dziś donośnie, a głos daleko niesie. W całym świecie jest radośnie, nawet w sadzie, w polu, lesie. Nabożeństwo jest radosne i organy długo grają. I kolędy śliczne, proste, ludzie z głębi serc śpiewają. Rozgrzewają ludzkie serca, rozpalają blaskiem oczy, a do domu po pasterce wrócą dosyć późno w nocy. Pamiętajmy, aby święta Bożego Narodzenia spełniały w naszym życiu bardzo ważną rolę. Zbliżały ludzi do siebie, wyzwalały wzajemną życzliwość, skłaniały do współczucia i pomocy biednym, samotnym i cierpiącym. Jak to dobrze, że są święta w naszym życiu szarym. Każdy przeżył i pamięta wielkie dziwy, czary. I to światło tajemnicze, i to ludzkie szczęście, gdy ożywia gwar ulice, nocą na wsi w mieście.
Jak to dobrze, że są święta, które godzą wszystkich, kiedy ludzie i zwierzęta są nam drodzy bliscy. Winy sobie przebaczają, miłość ludzi łączy i łzy szczęścia napływają, wilgotnieją oczy. Żeby tak w noc betlejemską pobladły troski nasze i niepokoje zgasły, by żaden człowiek nie był obcy, żeby nie było samotnych, by każdy z każdym dzielił się sercem, jak wigilijnym opłatkiem łzami w oczach, by ktoś przypomniał sobie nagle kolędę dawno zapomnianą, by ktoś komuś przebaczył. Ktoś rozpłakał się nad winą darowaną, by ktoś zamknięte drzwi otworzył, by wszyscy ludzie byli dobrej woli, a nad światem zapanował pokój.
Na dzisiejszej uroczystości chciałabym wręczyć podziękowania od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wolontariuszom, którzy stale wspierają właśnie pracę ośrodka i ostatnio pomagali podczas świątecznego kiermaszu. Miło nam, że są również absolwenci naszej szkoły, że oni również tutaj przychodzą i wspomagają właśnie pracę wolontariuszy z młodszych klas. Poproszę na środek Nikolę Grycz. Poproszę Nikolę Mikuć. Zapraszam dziewczyny. Bartka Marynowskiego, Dominika Cendrowskiego, no i Roxanę Urban i Zuzię Pawełczyk. Thank you.
zabrzmiał dzwon. Już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. A razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w łobie śpi. Maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w łobie śpi. Maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą złą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, gdy dziecię się zbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ciała ziemię niebo od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ciała ziemię niebo od tej miłości maleńkiej. Rozumiem. Uroczystość dobiega końca.
chciałam gorąco serca podziękować wszystkim wykonawcom, którzy tutaj dzisiaj wystąpili. Dziękuję paniom za przygotowanie tych kolęd. Dziękuję jeszcze raz. Mówiłam, że będzie obecny pan burmistrz, więc witam jeszcze raz i słowo proszę. Kochani, ja nikomu nie dziękuję, tylko ja gratuluję po raz kolejny szkole numer jeden za wspaniałą kadrę, za panią dyrektor i gratuluję rodzicom wspaniałej młodzieży. W ogóle to jest imponujące, co widzimy. Beata Kępińska to jest moja koleżanka z tamtej szkoły, prawda, Beatko? I powiem tak, tak imponującego programu, tak różnego programu i tyle piosenek, których w ogóle nie znamy, ja nie słyszałem, a przecież byłem w szkole 32 lata. W związku z tym jestem zdumiony, jestem szczęśliwy, że szkoła numer jeden w tak pięknym kierunku się rozwija, że chrześcijaństwo jest bezpieczne w Polsce. Ale jak przyszedłem tutaj, kochani, popatrzyłem i myślę sobie tak, wczoraj, dzisiaj w nocy wróciłem z Warszawy, też z Wigilii i myślę sobie, czy jest to, że w Polsce jesteśmy, to na pewno, ale ja bym nie powiedział, że w dobrym mieście, bo jak patrzę, pani dyrektor i kochani, na te szopki, to myślę sobie, że chyba jesteśmy w Krakowie na rynku. W Krakowie na rynku. To, co widać, to jest tak imponujące, że jeszcze raz, słuchajcie, podziękujmy sobie wszyscy brawem, oklaskami, za wspaniałą imprezę, za wspaniałą atmosferę. Za wspaniałą atmosferę, za wspaniały program. I chcę powiedzieć na koniec, zanim złożę wam życzenia, nie ma piękniejszego zawodu jak nauczyciel, nie ma piękniejszej profesji jak rodzic i nie ma piękniejszego stanu jak bycie dzieckiem. W związku z tym na te zbliżające się święta życzę wszystkim, żeby atmosfera, jaka panuje tutaj w szkole w jedynce, tu w szkole w jedynce, atmosfera chrześcijańska, katolicka panowała w każdej rodzinie, w dobrym mieście, na Warmii i w Polsce. Życzę wam zdrowych i wesołych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym wśród mamusiów, tatusiów, babci, dziadków, wujków, cioć. A zapraszam wszystkich z tego miejsca na 31 grudnia pod basztę, bo odbędzie się piękna uroczystość pod basztą, a później przywitamy wszyscy, mam nadzieję, nowy rok 2020. I ten 2020 rok to jest rok, przypominam, bardzo historyczny, ponieważ jest to rok stulecia Bitwy Warszawskiej i pełnej rocznicy setnej urodzin naszego największego Polaka Jana Pawła II. Żegnamy rok 690. rocznicy urodzin, witamy rok stulecia bitwy najważniejszej w historii Polski i no i rok urodzin Jana Pawła II. Jeszcze raz gratuluję pani dyrektor, kochani nauczyciele, koledzy moi przecież po fachu i kochane dzieciaki, ale muszę taką refleksję na koniec wygłosić. Im młodsze dzieci, tym bardziej kochane, spontaniczne, a starszyzna to co? Te siódme, ósme klasy, ale wy już dorastacie. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Do zobaczenia przy stołach rodzinnych oczywiście i 31 grudnia pod basztą. Jeszcze raz oklaski dla szkoły numer jeden. Jeszcze raz, słuchajcie. Piękna impreza, pani dyrektor. Pięknie dziękuję i do zobaczenia. Ja na koniec również w swoim imieniu, w imieniu Rady Pedagogicznej chciałabym życzyć spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku życzę wam również wszystkiego dobrego, żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy od tego. Dziękuję bardzo za uczestnictwo państwa, rodzicom i jeszcze raz gratuluję tym, którzy tutaj występowali i również dziękuję operatorom, którzy tutaj dzisiaj uświetniali naszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie. I jeszcze jedna informacja. W tym roku nie będzie orszaku, więc bo poszła informacja, że będziemy rozdawać stroje, tak jak co roku uczestniczyliśmy w tym orszaku. Z przyczyn chyba organizacyjnych nie będzie w tym roku orszaku, a za rok zapraszamy wszystkich, tak? Bo poszła informacja, że rozdamy, więc nie będziemy rozdawać strojów na orszak. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.